Witam w kolejnym odcinku kwaśnej serii zwariowanego laboratorium Adbunia. A co w nim? A w nim wasze dziwne pomysły. Zapraszam. Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że łamiąc starą zasadę i wlewając wodę do kwasu zamiast na odwrót, uzyskujemy bardzo wysoką temperaturę 116 stopni Celsjusza. Wow, bardzo ciepło. Natomiast zadaliście pytanie, co stanie się, gdy do takiej mieszaniny wsadzimy surowe kurze jajko? Czy ono wtedy się ugotuje? No ja generalnie nie muszę tego robić, bo chyba znam odpowiedź. Chyba to jajko po prostu się ugotuje i nawet prawdopodobnie będzie można je zjeść. Zadaliście też pytanie, co stanie się, gdy wbijemy surowe jajko bezpośrednio do kwasu siarkowego, co wtedy się stanie, czy ono się usmaży, ugotuje, czy stanie się w ogóle cokolwiek. Zadaliście pytanie, co stanie się, gdy włożymy mentosy do kwasu siarkowego albo musujące tabletki witaminowe. I na końcu zadaliście pytanie, również spożywcze, co stanie się, gdy zalejemy zwykły biały cukier kwasem siarkowym. Podobno wtedy mają zlecieć się ślązacy. Ktoś tak napisał w komentarzu. Nie wiem, o co z tymi ślązakami chodzi, ale zróbmy to, że tak powiem, zaczerpnę z mojego głównego kanału, z głównej serii adbusterowej. Sprawdźmy to. Zakładam rękawice, ubieram gogle i róbmy laboratorium. Gotowi? Bo ja nie. Spytacie pewnie, gdzie mój glovebox? No, z pewnych rzeczy w dzisiejszym odcinku trzeba było zrezygnować na rzecz, jakby to powiedzieć, performance'u. Ale podstawowa ochrona jest, nie bójta. Co ja obecnie robię? Zalewam kwasem siarkowym jajko, kurze jajko w zlewce. Jak widzimy, kurze jajko w zlewce z kwasem siarkowym zaczęło pływać. Nie tonie, czyli już jedną rzecz do przodu jesteśmy. O! Wow, co się dzieje? Wygląda na to, że jajko wrzucone do kwasu siarkowego nie tylko na nim pływa, ale też zaczyna musować. Prawdopodobnie po prostu jego skorupka ulega właśnie bardzo powolnemu rozpuszczaniu. No ale nie po to tu przyszliśmy, a po co tu przyszliśmy? Wszyscy wiedzą, po co tu przyszliśmy. Przyszliśmy tutaj po to, żeby znowu wlać wodę do kwasu, ale tym razem w tym kwasie jest jajko. Co się stanie się? Ja chyba wiem. No ale... O! Wow, tego nie było! Wow, man! Czekajcie, co tu się dzieje? Tego ostatnio nie było! Znowu jest ciepło. Nie tak jak ostatnio, bo mamy 104-105 stopni, a w tym wszystkim pływa jajko. No, według moich... Co tu się dzieje? A już chyba wiem, skorupka chyba była pękła. Kolejną rzeczą jest, co stanie się, gdy wbiję sobie jajko bezpośrednio do kwasu siarkowego. Myślę, że połowę odpowiedzi mamy już tutaj w tej zlewce, ale jeszcze drugiej połowy nie mamy nadal, a już ją powoli uzyskujemy. Chyba stało się to, co przewidywałem, czyli... Jajko ścięło się na powierzchni styku z kwasem siarkowym, czyli tak jak myślałem, a dalej już się nie ścina. Zobaczymy za chwilę, ale tutaj, tutaj dzieją się rzeczy, które nie śniły się, nawet mi się nie śniły. No, nie wiem, jajko ulega jakiejś totalnej kwasowej degradacji. Wydaje bardzo dziwne dźwięki, boję się. No fajnie, słuchajcie, naprawdę fajnie. O, to sobie też tutaj odstawię. Niech sobie te dwie rzeczy tutaj tymczasowo pracują. Niech one się tutaj zaprzyjaźnią. A tymczasem może zobaczmy, o co chodzi z tymi ślązakami. Czekajcie, tylko ustawię drugą kamerę. No, wasze polecenie było dość precyzyjne. Miałem wlać kwas siarkowy do cukru. Kwas siarkowy do cukru, a więc no po prostu czuję się zobowiązany to zrobić. Nie to, że jak ktoś by mi napisał, że mam skoczyć przez okno, to bym skoczył. Nie, ale są pewne rzeczy, które zrobić mogę. Kamera, akcja, kwas siarkowy, cukier. Tyle starczy? Dobra. Ból. Zaczyna bulgotać. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Robi się żółte, no i nic. No, gdzie ci ślązacy? Dobra, dajmy temu jeszcze chwilę czasu. Przerwa. Aha, a ja przygotuję zlewki na mentosy i tabletki musujące, bo to generalnie mnie interesuje. O, nasz cukier robi się coraz ciemniejszy. Zrobił się praktycznie karmel. Ej, co się... Wow!
Zdążyłem włączyć kamery. Co się dzieje? Man, to rośnie. To zaczęło syczeć. To nagle ja nic nie robiłem. Co tu się dzieje? A! Uciekać! To rośnie. Stworzyłem potwora. Co to jest za para? A! To jest gorące. A! Kamera termowizyjna. Druga kamera. Zaczyna rosnąć gigantyczny, parowy, czarny glut. W co żeście mnie wplątali? Nagle, dosłownie nagle zaczęło rosnąć. Ale chyba już przestało. Co się dzieje? Czekajcie, nie mogę stracić tego ujęcia. Gorące. Musicie to zobaczyć. To jest gorące. Nie Wonder, nie, no. Nie ta aplikacja. To jest jeszcze... Nie wierzę. 146 stopni. Wielki czarny potwór ma 146 stopni Celsjusza. Jest naprawdę gigantycznie gorący. O Jezu. Niech to już przestanie reagować. Wracam. Za chwilę. Ostygło już na tyle, że można dotknąć zlewki. Proszę bardzo. Tak prezentuje się mój własnoręcznie wyhodowany potwór z piekła. To wygląda jak wielki czarny pumeks. Ja to stworzyłem. Stworzyłem węgloida. Podczas mojej ucieczki z laboratorium dokonałem małego researchu w źródłach i już wiem, o co chodziło wam ze Ślązakami. Otóż wyobraźcie sobie, że to jest czysty chemicznie węgiel. Czysty pierwiastkowo węgiel powstał z zalania cukru białego kwasem siarkowym. Niesamowite rzeczy. Stworzyłem węgloida. Rezerwuję tą nazwę jakby co. Zwariowane laboratorium Adbunia. Jest zwariowane. Oj, zdecydowanie. Muszę powiedzieć, że ten eksperyment trochę mnie kosztował. Mówię tutaj o niemałych nerwach i generalnie kontaminacji mojego laboratorium. Ale efekt jest niesamowicie powalający. Okej, ten koleś niech sobie tutaj stoi. Tymczasem my zajrzyjmy do eksperymentu numer 1 i eksperymentu numer 2. No, generalnie nie jest tutaj jakoś super, hiper ciekawie. Jajko wbite do kwasu siarkowego się ścięło i wygląda jak jajko sadzone. A jajko wrzucone w całości zaczęło się rozpuszczać, pękać, wyciekać z niego coś brązowego oraz jest bardzo ciepłe. No generalnie nie jest to super porywające w porównaniu z jego mościem węgloidem. No to jest hit, ale pozostały nam jeszcze dwa eksperymenty, mentosy i musujące tabletki. Kontaminacja. Na pierwszy rzut myślę, że pójdzie... No najpierw kwas, to na pewno.
kwas siarkowy 6, BHP, wiadomo, priorytet. No to co, wrzucimy sobie mentosika, albo 3, no wyszły 4, więc niech będą 4. Po kolei? Niech będzie po kolei. Plum. Albo zróbmy tak, jak nic nie będzie się działo, to nie będę wrzucał więcej, bo po co? Szkoda mentosów. No moje oko, jak na razie nic się nie dzieje, więc myślę, że płynnie możemy przejść do tematu tabletek musujących. Wrzucę najpierw jedną i zobaczymy, co się stanie się. Czy będzie musować? Musuje. A to niespodzianka, tabletka musuje w kwasie. Ale jakby tak troszkę inaczej. Zobaczmy to z bliska. Albo musuje tak. Właściwie to w ogóle nie musuje. Tylko wygląda, jakby się rozpuszczała. No tak po prostu tak sobie nieśmiało się rozpuszcza. No generalnie mam wrażenie, że wszystko tutaj będzie już tylko rozczarowaniem. Ponieważ stworzyłem węgloida, przypominam. I tutaj nic się nie równa z węgloidem. Na pewno nie nieśmiało rozpuszczająca się w kwasie tabletka. No, no przyznacie sami, no spójrzcie tylko na niego. Węgloid. Nie ma drugiego takiego. Zrobię mu zdjęcie i chyba wydrukuję, powieszę sobie na ścianie. Mój własny węgloid. Ja go stworzyłem. Węgloida. A tymczasem ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z kwasowej serii zwariowanego laboratorium Adbunia. Co ja teraz z tym zrobię? To jest moje pytanie. Czy ja mogę to już dotknąć? Dlaczego ja robię to gołymi rękami? Prawdopodobnie dlatego, że wyczytałem, iż jest to czysty pierwiastkowo-węgiel, który można dotykać. W sumie dlaczego nie dotykać go gołymi rękami? Jo! Ty zobaczcie to, nie uwierzycie. Nie uwierzycie, jak to wygląda. Tutaj już praktycznie nie ma cukru w ogóle. Nie mówcie, nawet nie piszcie w komentarzu, co wam to przypomina, bo ja nie muszę tego wiedzieć. Węgloid. Ja nie mogę. Co tu się dzieje?